pracowałem non-stop, trenowałem non-stop i spałem po 3-4 godziny na dobę. I wiesz, budzisz się jednego ranka i jesteś po prostu wrakiem człowieka, nie? Jezu, ja już cały mokry. Damian, kurde, się jeszcze nawet nie spocił. Moim teraz celem na najbliższy czas to jest kwalifikacja na Olimpię. Kichy masz przewrócony do góry nogami, żygasz już, kurde, ze zmęczenia. A jeszcze masz przed sobą wizję 3 rund. Tu jest presja tłumu i jeszcze tu, kurde, sędzia mówi bij się, bij się. A zawodnicy sztuk walki postrzegali by mnie raczej jako łatwy cel. Pierwsze 30 sekund byłbym groźny. Paweł Głuchowski obejrzy ten materiał, to nam rozłoży zaraz na czynniki pierwsze. Ale podejmę rękawice i będę bardzo mocno krzyczał o to, żeby dał mi rewanż. A ja wtedy drugi raz postawię na ciebie pieniądze. Utopiłeś? To nic. Smród spalonego na ramiennego. Ja zawsze jak patrzę na te materiały i widzę ten twój okular, to mówię, no kurwa. Plus 10 do inteligencji. Jezu, ta 16 nigdy nie była taka ciężka. Oj, lewa ręka tu już jest do tramwaju. Witam serdecznie na kanale 7 Nutrition, z tej strony Sajan, a dziś lecimy z kolejnym materiałem z serii Road to Olympia, w którym pokazuję wam swoje przygotowania do kwalifikacji na najważniejsze, najbardziej prestiżowe zawody na świecie. Dziś jesteśmy w Core Fitness w Warszawie, a moim i waszym gościem jest Krzysztof Bujaszek Ferice. Siemanko. Witam serdecznie. Cześć. Kurczę, były kulturysta. Były. YouTuber, freak fighter, prowadzący program telewizyjny. Jak cię określić, powiedz, którego tutaj jest ci bliżej? Wiesz, jak to się mówi, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. No, z tym się zgadzam. Kulturystyka na pewno już passé. Mhm. Nie wracam na scenę kulturystyczną, aczkolwiek miłość do przywalania klamotów jest cały czas. Myślę, że na ten moment amator, jeżeli chodzi o MMA. Okay. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczycie mnie w klatce. No i na pewno trener osobisty i być może taki trochę dziennikarzyna, bo to mi sprawia mnóstwo takiej frajdy, jeżeli chodzi o YouTube. No i przede wszystkim projekt, z którego jestem najbardziej dumny, czyli Kanapowcy w telewizji TTV, czyli prowadzący i trener Kanapowców. I nie mogę powiedzieć dalej, bo teraz jest 5 sezon, tam będzie mała zmiana, ale to się przekonacie wkrótce. Okej, no ciebie Kanapowcem nazwać nie możemy. Nie. Ciągle w trasie, cały czas na wysokich obrotach. No dziś jesteśmy u ciebie, można powiedzieć, w domu, bo tutaj na co dzień prowadzisz treningi, prawda? Tak, to jest mój drugi dom, to jest klub, który tworzyłem z moją narzeczoną, która tam nas nagrywa właśnie od samego początku. No jesteśmy na moich śmieciach, tak, ewidentnie tak. Okej. No i dziś przetrenujemy sobie klatkę i barki. Ja się oddam w twoje ręce, a wy zostańcie do końca, my lecimy z materiałem. Kurde, jak coś Damianowi nie pójdzie na Olimpii, to później będę miał poczucie, że mogłem być częścią, takim fajnym puzelkiem w tych przygotowaniach, a zjebałem trening, więc zróbmy to dzisiaj dobrze, nie? Nie może być inaczej. Dobra, bierzemy się do roboty. Tak jest. Czyli zaczynamy docelowo, 3 serie robocze? Tak, ja to mam tak w zwyczaju, że zazwyczaj rozgrzewam się na gumach, wchodzę ewentualnie na jedną serię takiego wstępniaczka, tak jak tutaj widać trochę mniejszy ciężar, przepompujemy się. Dobrze. 3 serie robocze z góry, 3 serie robocze wyraźnie w płaszczyźnie klatki piersiowej, 3 serie robocze z dołu, okay. Ciężar wolny, jedna maszyna. Dobra. Tak? Początkowo myślałem, że zrobimy po jednej robocie na każdej wysokości. To jest fajna objętość zbudowania. Tak jest, tu będzie. Jesteś kawał dzika, ja ciężarem ci, wiesz, nie, tutaj nie podskoczę, więc chociaż zróbmy objętościowo, nie? Dobrze. Niech tej krwi trochę tutaj wleci, ale postaramy się chociaż o taki ciężar, żebyś odrobinkę poczuł, że dzisiaj coś zrobiłeś, tak? No poczuję bez wątpienia. Choć ja też przed serią wyciskania robię taką jedną, dwie, trzy nawet serię w rozciągnięciu. Teoretycznie mówi się, że wcale nie jest to dobre i nie przekłada się korzystnie na siłę, jeśli chodzi o to wyciskanie. Ja natomiast mam pewność, że ta klatka jest wtedy dogrzana, dokrwiona. Ale to jest właśnie, Damiana, to, co powiedziałeś. Zależy, jaka jest kwestia priorytetów. Jeżeli dla mnie priorytetem nie jest siła na tej ławce, ewidentnie nie jest siła, tylko żeby zbudować tą sylwetkę, żeby ten mięsień piersiowy dobrze przepompować, to ja wolę zrobić sobie wstępne zmęczenie. Tak jest. Tym bardziej, że przez MMA gdzieś tam problem z łokciem, problem z tym nadgrzebieniowym, podgrzebieniowym. Ja nie wchodźmy w te tematy problemów, bo jakbyśmy się tutaj licytowali, byłoby gadania, nie? Tak jest. Ale no ty jednak, jeśli chodzi o matę, to bardziej jest zdecydowanie kontuzja genny. O to chodzi. Ja pierdzielę, jak to jest konisko, nie? Ja już cały mokry oczywiście, bo my jesteśmy po rozgrzewce solidne, jakbyście nie wiedzieli. No dobra, to już sobie pójdźmy trochę więcej. Mnie troszkę traska zamuliła dzisiaj, mówię, trzepnę przed treningówkę i tak jak na co dzień nie pijam. Tak czuję, jak mnie karczy o twarz, już zaczyna telefon. W ogóle nie wiesz, czy treningiem nic? Nie. Nic, żadnego nawet soku z buraka? Nie, nic. AKG, cytrulina sam sobie po prostu, wiesz, komponuję. Ale tak żadnej kofeiny, nic takiego kopiącego nie ma, żadnej beta-alaniny. To ja
U mnie taki standardzik, jeżeli chodzi o pre-workout, to jest cytrulina osobno, beta-alanina osobno, kreatyna osobno, AKG, ale też sporo ilości niestety kofeiny. No ja tak między 200 a 400 mg biorę, szczególnie jak wiem, że mam taki trening, jak będę miał dzisiaj z tobą. Okay. To jak zjadą mi te 400, to naprawdę jest wtedy spoko. W jakim zakresie się tu obracamy? Po 15 powtórzeń? Ja bym tak chciał między 12-15. Dobra. Nie? Jeżeli oczywiście będziemy dokładać, ta ilość powtórzeń będzie spadać, no to normalna sprawa. Słuchaj, mimo ogromnej ilości ruchu, jaką masz na co dzień, no bo mata, trening siłowy, już nie mówię o tych trasach, bo tam przede wszystkim siedzisz. Tak. Natomiast cały czas nabity chłop. Jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o kalorykę? Ja nie liczę kalorii w ogóle. Okay. Staram się jeść 3 takie bardzo objętościowe posiłki. I od dawna jem bardzo prostą metodą. Jem tylko wtedy, kiedy jestem głodny. I to zazwyczaj wypada rano, porządny posiłek, gdzieś tam godziny około południowe, porządny posiłek i godziny wieczorne, to jest dla mnie zazwyczaj największy posiłek, gdzie tych węgli dopierdzielam tak naprawdę bardzo dużo. Okay. Mniejsza ilość tłuszczu, duża ilość białka. Staram się, żeby około godzinki minimum, 2 godziny to się trochę przetrawiło i wtedy idę spać. Okay. Rano, jeżeli wstaję i mam ciężkie MMA, to nie ruszam nic. Jest tylko standardowy jakiś tam zestawik mojego chemika, jeżeli chodzi o suplementy. Mhm. Wjeżdżam na matę i pierwszy duży posiłek to jest ten potreningowy, nie? Rozumiem. W ten sposób. No, uzasadnienie ma wtedy, że nieduże ilości węglowodanów na wieczór. Tak, tak jest, dokładnie. Ale duża ilość białka, powiedz, nie masz problemów później, żeby zasnąć? Nie czujesz, że tam leży, no. Jeżeli chodzi o białko, no to duża ilość, to jest, wiesz, zależy dla kogo duża, to jest nie więcej niż 40 gramów, jeżeli chodzi o noc, nie? Okej. Okay. No to nie jest dużo. Natomiast tych węglowodanów to wjeżdża 200-300 gramów nawet na noc, nie mam problemu z trawieniem węgli. Jeżeli to jest rano mata albo ciężki trening siłowy, zależy, zazwyczaj to jest mata, no to ja wtedy nie mogę zjeść, bo ja na macie od razu oddałbym to do świetnika. Rozumiem. I pierwszy taki duży głód przychodzi właśnie zazwyczaj po treningu z trenerem Szyszką, nie? Okay. I to jest znowu pierwszy posiłek, duża ilość węglowodanów, normalna ilość białka, tam powiedzmy te 40, tam nie wiem, 50 gramów, odrobinę tłuszczu, trochę warzywek. Ja zazwyczaj pokazuję na social mediach, jak ten posiłek wygląda, to jest zazwyczaj ryba, ryż basmati, trochę dobrej jakościowej oliwy i warzywa standardowe, jakiś ogórek, pomidor, tak? Rozumiem. Żadnej fizyki kwantowej, żadnego kombinowania. Stara szkoła. No tak. Stara szkoła. Uzupełnianie, ewentualnie jakieś tam batony białkowe wjeżdżają, czy standardowe szejki, owsianka. Ma małe gamocy, jak ja to mówię, serki wiejskie, tam na słodko jedzone z jakimś dżemem nisko słodzonym. Banany, owoce. Czyli mimo, że ta kulturystyka już, powiedzmy, rekreacyjnie, to stare nawyki, dobre nawyki. Tak jest. Zostały. Stare, ja uważam, że ta stara szkoła jest bardzo dobra. To się oczywiście trochę zmienia, te metody przygotowań, ale ja, jeżeli chodzi o perystaltykę jelit, jakiś brak problemów żołądkowych, trawienie, ładna dwójeczka regularna, to trzymam się takiego jedzenia, jest najlepiej, nie? To jest ważne. Dla przykładu powiem, że teraz byłem na secie kanapowców właśnie od wtorku do wczoraj. Niestety na planie zdjęciowym nie da się jeść czysto, bo nawet jeżeli te posiłki sobie przygotujesz gdzieś w apartamencie czy w hotelu, to czasem jest tak, że wchodzisz na zdjęcie, jedziesz 8 godzin longiem, nie masz kiedy zjeść. I już widziałem, jak jadłem nie do końca czysto, nie do końca tak, jak jem w domu. Toaleta już jest inna, już pojawiły się jakieś tam jakiś wyprysk na poli, i skórne. No więc ja już troszeczkę tą dietę restrykcyjnie po prostu muszę pilnować, nie? Jezu, ja już cały mokry. Damian, kurde, się jeszcze nawet nie spocił, no. Mieliśmy 3 robocze? Mieliśmy 3 robocze. Starczy, no, idźmy sobie. Dobra. Odrobinkę niżej, tak żebyśmy poszli tak rzeczywiście równiutko w płaszczyznę piersiowego. Dobra. Ja, jeżeli chodzi o taki eksperyment z nabiciem właśnie trochę i z sylwetką, to jak się szykowałem do walki właśnie z Szeligą, do pierwszej walki w oktagonie, to przez 7 miesięcy nie robiłem w ogóle siłowni, tak? Miałem zakaz od trenera. Robiliśmy oczywiście treningi siłowe, ale takie typowo pod MMA, na macie, gumy, ketle, sztangi, półsztangi, piłki lekarskie i tak dalej, i tak dalej. No walka się skończyła, nieważne. I przyszedł ten głód siłowni, przyszedł ten głód przewalania ciężarów. I teraz tak mniej więcej od roku wróciłem na siłownię i robię treningi. Takie nawet stricte kulturystyczne od czasu do czasu. I stąd to nabicie, nie? Bo jednak
Ta waga spadła, szykując się pod MMA, do 94 nawet kilogramów, a teraz mam 105, więc to jest różnica jednak 11 kilogramów. I każdy, kto mnie po tej przerwie rocznej widzi, to mówi, kurde, Wujaszek, to ostatnio taki byłeś mały, taki placek, nie? A tu jednak troszeczkę się nabiło, nie? I teraz właśnie próbujemy zrobić taką hybrydę, żebym był tym no, freak fighterem, no nie mówmy tu fighterem prawdziwym, ale jednak, żeby ta siła, to nabicie zostało w zapasach, w tych szarpaninach, a żeby to się jednak pozytywnie na matę przełożyło, żeby tego tlenu na takiej wadze złapać, nie? To jest właśnie to, co uwielbiam, jeżeli chodzi o treningi siłowe, czyli taka dokładność, nie? Koncentryka, ekscentryka, nienawidzę szarpania, nie znoszę trenować z kimś, to wiesz, przychodzi, robi jakieś półruchy, ćwierćruchy, duże klamoty, gdzieś ta technika ucieka poza ten margines błędu. To taka domena raczej osób, powiedzmy, że początkujących, średnio zaawansowanych, prawda? Ale, kto już trochę lat przetrenował, wie, że to jest jednak... Zgadza się, ale śledzę w dalszym ciągu osoby jeszcze w tych szeroko pojętych social mediach z naszego świadka, z naszego, twojego bardziej, już teraz kulturystycznego, gdzie jednak osoby z doświadczeniem, nawet z fajnymi sylwetkami, czasem jak patrzę na te treningi, to się zastanawiam, co tam jest, wiesz, co jest pięć, nie? Tak, a to mnie... Taki właśnie trening lubię, jak teraz robimy. To jest, kurde, coś naprawdę fajnego. Ale chłop, co? Ale chłop. Nie mogę się napatrzeć. Mówię, no z takim dzikiem, z taką sylwetką, z naprawdę symetryczną, to chyba jeszcze nie miałem okazji pracować. Taki kosmita. O, dobrze powiedziane, kosmita. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. To była druga, prawda? Twoja druga. Trzecia? Tak. Ja jeszcze... Jeszcze jedna. Jeszcze jedna, nie? A mówisz, że wspólnie tworzyliście ten klub. Co masz na myśli konkretnie? Kwestie promocji tego, czy to jest w ogóle... Nie, no, to jest oczywiście Agnieszki, że tak powiem, biznes. Agnieszka jest tutaj panią prezes. Okay. Dokładnie właścicielem jest tata. Okay. To jest taki rodzinny biznes, że tak powiem. A że ja byłem jednym z trenerów, który tutaj troszeczkę doradzał, zaczynał pracować od początku. Jeszcze jak my z Agnieszką mieliśmy parą narzeczeństwem. Tu jeszcze stały gołe mury, to był wiesz, pustostan. Okay. To tu przychodziliśmy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy od samego początku, tworzyliśmy go w sensie, jak mają wyglądać shift zmiany, jaka jest target grupa, jaki to ma być porządek, jak to wszystko ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. I tak cegiełkę po cegiełce, no jesteśmy tutaj. Czyli mówiąc, tworzyliście wspólnie ten klub? Tak. Dosłownie. Dosłownie, tak. Dosłownie. Dosłownie tego słowa znaczenia. Tak jest. No, dobra. Crème de la crème z dołu. Mamy to. Umrę dzisiaj. Umrę. Jak to mówią, zastaw się, a postaw się, to ja dzisiaj zastawię dumę, zdrowie, wszystko, co tylko można, ale zrobię dobrze. Absolutnie się zgodzę z tym, co powiedziałeś na początku, że jeżeli ktoś tam celuje rzeczywiście w siłę, pójdzie na sztandze płaskiej, czy na skosie, czy na hantlach, nie? Chciałby rzeczywiście tym wolnym ciężarem się pobawić, no to robić takie wstępne zmęczenie w cudzysłowie, to jest absurd, nie? Dokładnie. Byłoby to troszeczkę za dużo. Tak, tak, to jest za dużo. Szczególnie objętościowo to by można było zrobić jedną, max dwie, w każdej płaszczyźnie, nawet po dokładnie, jednej. Dokładnie. I wtedy jako taką rozgrzewkę bardziej. No ale mówię, my dzisiaj trochę inną metodą, powiedzmy ze względu na mnie, nie ze względu na ciebie, bo ja tutaj wiadomo, że na ławce nie pobawię się dwusetką jak ty. No, ale też nie spotykam się ze swoimi gośćmi po to, żeby się targować, kto tu jest silniejszy, tylko zrobić solidny trening. To będzie też nowy bodziec dla mnie, więc jak najbardziej na plus. Zawodnicy na macie, tam koledzy moi z Unique Fight Club, czy to prosi, czy tam freak fighterzy obojętni, czy trener Szyszka, to śmieją się ze mnie, że ja przychodząc na matę, to wyglądam jak kosmita, nie? Bo jednak wiesz, zawodnicy z sportu walki czy MMA to wyglądają no zdziebko inaczej. Zupełnie teraz, inna budowa. Tak, i teraz przeszło mi przez myśl, co by było, jak ty byś, nie wiem, w jakimś w leginsach Pitbulla, w t-shircie Pitbulla wpadł, zaczął się grzać o wiki, albo chociażby w takim t-shircie. Chciałbym to z ukrytej kamery nagrać i zobaczyć miny zawodników, nie? To już jak ja kosmita, to już totalny kurde. Zawodnicy sztuk walki postrzegaliby mnie raczej jako łatwy cel. Tak, tak. Wiesz, o co chodzi. Tak, to akurat... Pierwsze 30 sekund byłbym groźny. Tak, pod tym względem tak, ale no pod względem przyzwyczajowym to jest kosmos, nie?
Chociaż żeby to nie wybrzmiało tak, że zawodnicy MMA wyglądają jak placki, bo absolutnie nie. Jest tam kilku chłopaków, którzy naprawdę wyglądają super, tylko po prostu inaczej. Nie? Ile Damian, ty masz wagi, mówiłeś teraz? Na Olimpię docelowa waga na scenę? 109. Ja mam jeszcze naprawdę dużo do zrobienia. Ale schodzę ze 130 już, nie? Więc już sporo zrobiłem. Już chyba mało przyjemnie, jak się 130 kg waży, nie? Nie jest źle, powiem ci szczerze. Pierwszy raz, jak ważyłem 130, to się nie czułem z tym komfortowo. Natomiast teraz... Doświadczenie. Już doszło do adaptacji, wiesz. Nawet kondycyjnie, wydolnościowo nie było naprawdę tak źle. Nie, ja byłem zawsze raczej gościem sprawnym, szybkim, zwinnym, wiesz. Nagle mam na sobie gabaryt 120 kg. Nie czuję się z tym dobrze, komfortowo, na początku przynajmniej, nie? Nawet trzeba było się przestawić mentalnie. Stary, uprawiasz kulturystykę, nie jesteś, wiesz, ninja. No tak. I musiałem się z tym pogodzić po prostu, że coś za coś, nie? Sylwetka, no staram się mimo wszystko być tam w miarę sprawnym, natomiast no, jakbyśmy przeszli się na matę, to szybko byś mnie zweryfikował, podejrzewam, nie? Tlenowo na pewno. Bez wątpienia. Tlenowo na pewno. Bo ty w sumie te sporty walki uprawiasz od ilu lat? MMA z trenerem Szyszką, dwa lata minęły dopiero. Ale tam masz jeszcze jakąś przygodę tak, chyba z karate, Szyszką, tak? Z taekwondo. Okej. Pięknie to wygląda, po prostu pięknie. No. Okej. Okay. Ciężar wolny? Hantle? No możemy. Skośna czy floor press? Może skośna? Dobra. Chyba dobrze. Tak? Chyba bardzo dobrze, tak. Czyli jest progres. Tak, może coś... Chodzi o postęp tego. Tak, było trochę odpoczynku i trochę fizjoterapii, rehabilitacji. O plecach to już nawet w ogóle nie myślę, nie? Bo to... Mhm. Piąty mój trening, jeżeli chodzi o te lędźwie i na razie się nie dzieje absolutnie nic. Otejpowany co prawda jeszcze jestem, robię tam cały czas tą manualną fizjoterapię. I ty nawiązujesz do tego, co ostatnio się wydarzyło, tak? Tak, to co ostatnio się wydarzyło. Okay. W zasadzie nie wiadomo, co się wydarzyło, bo nie wiem, czy ci opowiadałem. No po prostu miałem stresujący dzień, odwołano mi nagrywki. Tak. Pojechałem na nagrywki, wróciłem z tych nagrywek. Mieliśmy z Agnieszką wolny wieczór. Ja tak się totalnie rozluźniłem, czułem, że ta adrenalina trochę ze mnie schodzi. Mhm. Ta nagrywkowa, taki miałem dosyć ważny podcast dla TVN-u, o który ostatecznie doszedł do skutku. Mhm. I w kuchni coś tam robiłem, jakieś jedzonko i zaczęło mi tak, wiesz, strzelać w odcinku lędźwiowym, jak mnie ktoś szpilką kuł. I mówię do Agnieszki, zdążyłem powiedzieć, kurde, 3 lata nie miałem problemu z tymi plecami, coś mnie tak pokuwa. Mhm. Ale mówię, no może będzie w porządku. Oparłem się o blat, znowu. Jak już poszedłem do łóżka, to już był dramat, Agnieszka trochę próbowała mnie tam manualnie rozluźnić. Po nocy już była rozsypka, nie? A ty masz jakąś przepuklinę z tym odcinkiem? Ja tam mam kilka tych przepuklin. Dyski mają są bardzo wąskie tak, i przez treningi MMA i właśnie w środę mieliśmy rano taki ciężki boks. Później jeszcze dorobienie cardio na airbike'u, jakieś tam mountain climbersy, jakieś brzuchy. To się wszystko złożyło. Czułem już na treningu, że tam się robi bardzo, bardzo ciasno. No jak trafiłem do Fabiana, do mojego fizjoterapeuty na stół, to on tylko zerknął z góry, mówi przepuklina, tu potężna przepuklina, dyski ciasno, tu palce nie można złożyć, mówił, ja niedobrze. Więc nie było sensu, bo to już ciężko było później chodzić. Rozumiem. Ale na razie jest. Jest okej. Okay. Wiesz, jak to jest, tych problemów to jest, każdy ma i ty masz tych kontuzji, mikrourazów, nie? Jak się nad tym nie pracuje, to jest po prostu źle, nie? To jest taki nieodzowny element, jeśli chodzi o uprawianie sportu, na jakimś poziomie, nie? Tak, tak. Mówi się sport to zdrowie, a no jest jak jest, nie? W praktyce. Nie dokładnie wiem, jak tu się na tej ławie ułożyć. Na szeroko nogi bym ci proponował, wiesz, bo na szeroko nogi na podłogę, a dupa tutaj poza oparcie, bo inaczej to będzie ci bardzo ciężko, nie? Dobra, mamy pierwsze ćwiczenie w zasadzie ze sobą. Tak. Przygotujemy się do wyciskania hantli na dodatniej. Tutaj sobie zrobimy 3-4 serie. Myślę, że 3. Dobra. Bo biorąc pod uwagę to, że chcemy na ramienne jeszcze ruszyć tam. Dobrze. No przynajmniej ten akton środkowy. Tak jest. Zrobić jedno wyciskanko i tył barku, żeby było uczciwie, no to dobrze. Zróbmy sobie 3 seryjki. No. Bo pójdziemy jeszcze na hamera. I na hamerze bym chciał wtedy, nie patrząc tam na tą moją łopatkę i na ten łokieć, to tam w wąskim chwycie sobie zrobimy może tak ciężaru rzeczywiście oporowo, nie? Ile wejdzie, tyle wejdzie, nie? To mi się podoba. Dobra, to dajmy jakąś tam 40. Zobaczmy trochę ten wyższy skos.
Ewentualnie poproszę cię, żebyś mi trochę jednak dał niżej, nie? Jak będzie tam się coś działo. Dobra. Ale to zobaczymy za momencik. Niżej damy. Jednak niżej, bo od razu mam presję. O właśnie, dobra, spoko. Pytałbym tam, czy coś na horyzoncie się szykuje, ale pewnie niewiele możesz zdradzić. Mogę zdradzić. Możesz zdradzić, no to mamy tutaj lika dla was. Tych rozmów tak naprawdę przewija się już od roku mnóstwo. Już były nawet sfinalizowane, gdzie brakowało tylko podpisu na umowie. A jeszcze przepraszam, że ci wejdę słowo. Powiedz, ta walka z Szeligą odbyła się ile miesięcy temu? To było... rok temu, Micho? Z Szeligą walka? Walka z Szeligą? Dwa lata minęły tam. Nie. To było Fame 13, zdaje się. Tak, miała być je. Nie, miała być 10, była chyba 11. A może 11. W ten sposób. Dobra, no może nie wchodźmy w szczegóły. W każdym razie już trochę czasu minęło. Tamtej pory pojawiło się, mówisz, kilka konkretnych propozycji. Tak. Mhm. Były propozycje z Prime'u, gdzieś tam zabrakło finalizacji. Były propozycje z High League'u, zabrakło finalizacji. Bardzo fajny przeciwnik, mówiłem o tym ostatnio. Wiedzie z Wujaszkiem, bo był Konrad Karwat proponowany. Mhm. Który teraz de facto będzie z Denisem Labrygą bił. Tak, on się zgodził. I to dosłownie w ten weekend. Tak, przyszły, dosłownie, mhm. dosłownie w sobotę w katowickim spotku. No nie udało się, mam nadzieję, że może kiedyś się spotkamy. Mhm. Teraz jest bardzo, ale to bardzo fajny przeciwnik na horyzoncie. Nie mogę powiedzieć niestety kto, bo to jest jakaś tam tajemnica. I znowu mam taką sytuację, że ja bardzo chcę, mój przeciwnik bardzo chce. Zobaczymy, czy będą podpisy na umowie, nie? Bo to się tylko rozchodzi. To już nawet nie chodzi o kwestie finansowe, tylko biznes jest biznes i federacje muszą wiedzieć, kogo wrzucić na karty walk, żeby na nich zarobić. No jasne. Ja nie jestem niestety fejmem, niestety osobą, która ma jakieś ogromne zasięgi, która sprzedaje nie wiadomo jak wielkie pay-per-view. Nie jestem osobą, która pyskuje, która robi te dymy, która gdzieś tam wzbudza kontrowersje i sprawia, że jest taki szum medialny wokół tego wszystkiego. Oni tego potrzebują. Jeżeli federacja dojdzie do wniosku, że chcą mieć taką walkę trochę bardziej sportową niż freakową, a myślę, że taką jesteśmy w stanie dać, no to będziemy na tej karcie w maju. Mogę powiedzieć, że to chodzi o fame. Myślę, że tutaj nikt się nie będzie gniewał. Okay. Natomiast nie mogę powiedzieć, o kogo chodzi. No, jeżeli będzie podpis na umowie, to na pewno z social mediów szybko się o tym dowiecie, nie? No tym bardziej dziwi w ogóle chęć podjęcia rozmów z Prime'em, czyli federacją, która, jeśli chodzi o takie merytoryczne dyskusje i poziom, no to troszkę odbiega od Fame'u, od Fejligu. Tak, i bardziej bym cię widział jednak w Fame'ie niż tam, nie? Tak, ale wiesz, jak to czasem jest. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, jak się szykujesz od 2 lat, bardzo ciężko. Masz kilkukrotnie połamane noski, kilkukrotnie połamane żebra, problemy z kręgosłupem, jakieś porozbijane stopy, połamane kurde paliczki, wiesz, powybijane cały czas dłonie. Czas to sfinalizować. Tak, zostawiasz pieniądze, zdrowie, zaangażowanie, nie masz czasu dla najbliższych, a nie bijesz się, to chcesz po prostu iść się pokazać, nawet do federacji jakiejś gorszej, niszowej, nie wiem, hejtowanej, żeby zrobić tam robotę i niech ona ci otworzy furtki do jakichś innych możliwości, nie? Jasne. O Prime możemy zapomnieć już myślę na ten moment, ale to najbliższa przyszłość pokaże i to nie mam na myśli, że ja mogę zapomnieć, tylko w ogóle wszyscy będziemy mogli zapomnieć. Myślę, że będzie się liczył już tylko High League i tylko Fame. No nie powiedziałbym, że hantle, które on teraz wyciska, to ważą 50 kg, nie? Jest nie do wiary po prostu. Nie do wiary, nie. Lepiej teraz było siedzieć na szerokim nogach? Zdecydowanie lepiej, no. Szkoda, że tak się skończyła ta walka, nie? Bardzo szkoda. Taki lekki niedosyt został, no ale to już wiadomo, kwestia... Tak jest. Honorowego... Tylko wiesz jak to, Damian, jest, jak nie masz... Ja umiem się wcielić w postać Pawła Jóźwiaka. Jak nie masz tlenu, jesteś ekstremalnie spompowany. Chłop cię dociskał, kurde, 2 rundy. Kichy masz przewrócone do góry nogami, żygasz już, kurde, ze zmęczenia. Ledwo stoisz na nogach, gardy nie możesz trzymać, nogi się trzęsą. Ja wiem, jak to jest na macie. Do tego masz połamany nos. Ta krew spływa ci, o tym ludzie nie wiedzą. Płynie ci nosem, spływa ci do gardła, tym bardziej nie możesz oddychać. A jeszcze masz przed sobą wizję 3 rund.
naprzeciwko siebie Boxdela, który czuje się fantastycznie. Podskakuje, jest zadowolony, bo chce cię, kurde, zbić w tej trzeciej rundzie. Tu jest presja tłumu i jeszcze tu, kurde, sędzia mówi bij się, a ty jeszcze musisz dodatkowo włożyć grubą, odmierzoną szczękę, wiesz, na zęby, która ci w dalszym ciągu jeszcze będzie zabierała tlen, to w pewnym momencie myślisz sobie, kurwa, ja tego nie chcę robić. I wszystko się zgadza, stary, jestem w 100% masz rację. Tylko przyznaj się wtedy, okej, nie miałem siły. Tak, tak. A nie zgrywaj bohatera, jak chciałem walczyć, wiesz, jestem charakterny. I tu się zgadzam. To jest taka subtelna różnica. Ale w ostatecznym rozrachunku Paweł, jak trochę się uspokoił, jak emocje opadły, ten kurz bitewny opadł, to w social mediach powiedział, że słuchajcie, byłem zmęczony, nagadałem później bzdur, była adrenalina. Oczywiście, przeprosił sędziego. A PR-owcy, cały tam pewnie jego marketingowcy nagadali głupot. Ostatecznie, jak zobaczysz te nagrania, wyszedł z twarzą, tak, nie? Tak, tak. Ale tak jak mówisz, chcesz się bić albo nie chcesz się bić. Jak nie chcesz, to mów, że nie i koniec, dokładnie, kropka, nie? Dokładnie. A nie, później robisz... Zgrywasz wojownika, a później sędziego, to tam Jarosz chyba sędziował, tak? Robisz, kurde, głupka sędziego, który zna się na robocie, nie? Dokładnie. Tym bardziej, że jeszcze Boxer mu powiedział, dawaj Paweł, bijmy się, nie będę cię obalał, zrobimy tylko boksik. To ja z płyty to słyszałem, nie? No ciekawa historia, nie? Kiedyś, jak się szykowałem do kulturystyki tak stricte i miałem, no powiedzmy, taką korbę jak ty na kulturystykę, że świata nie widziałem poza tym tylko przygotowania, to te 60 latały i to tak się twierdzisz, tak jak przed chwilą u ciebie, czy nie to na wiosłowanie, czy na wyciskanie, aczkolwiek najwięcej w życiu, gdzieś kiedyś w Polsce mi się zdarzyło 70 robić, jak zobaczyłem ten materiał, jak robisz tymi setkami i tam fajnie napisałeś gdzieś, że nie wydają się takie ciężkie do momentu, dopóki do ręki nie weźmiesz. Ja pamiętam, jak ciężka była 70, pamiętam też, jak ciężkie są 60, jakie ciężko ze stojaków odkleić. To jakoś nie jestem w stanie sobie nawet, wiesz, tak zwizualizować, ani mentalnie sobie wyobrazić, jak to jest, jak masz tą jedną stówę, kurde, na łapę. No właśnie, nie? Bo jest ciężko, naprawdę. Ty jako doświadczony gracz, który swoje już nadźwigałeś, wiesz, że między 50 a 70 jest ogromna różnica. Tak. Ja 80 robiłem na 12-15 ruchów bez problemu. Ale w momencie, gdy dostałem stówę na łapę, to jest 20 kilo różnicy na jedną rękę. To stary, dopiero sobie uświadomiłem, co to znaczy trzymać je w rękach, nie? I totalnie inna praca niż sztanga, hantla, nie? Zupełnie inna bajka. No i to właśnie. Ładuj mocno. Tak jest. Cyk. Tak jest. Sam góra, elegancko. Dawaj jeszcze raz. No. Hop. Elegancko, pięknie. Pięknie. Hop. Dawaj jeszcze. Jeszcze. Ej, podłoga. Że to maszyna się rusza, a uchwyty zostają. Tak, ten system rokuś, tak. Jest naprawdę... Nie miałem jeszcze przyjemności trenować na takim sprzęcie. Jest miękki ruch, taki biomechaniczny. No. Jak ktoś ma szczególnie problemy jakieś tam naramienny, piersiowy, obręcz barkowa, gdzieś staw barkowy, to naprawdę fajnie ten ruch taki miękki odciąża, nie? No już czuć krateczkę, fajnie. Tempo mamy dzisiaj zabójcze, tak chciałbym wspomnieć. Dla mnie takie normalne, optymalne. Jak nie rozmawiamy, to jest... Długie przerwy i takie hodowanie w cudzysłowie tej masy mięśniowej, pompowanie, objętościowo spoko. Natomiast jeśli chodzi o taką ziarnistość, gęstość tego mięśnienia, to jak zrobisz coś takiego, wiesz, w tempie przez lata, myślę, że ma to sensowny... Wiesz, podłoże, jeśli chodzi o właśnie ten wygląd tego mięśnia. Tylko pytanie, czy nie wpadłem trochę w sidła własnej pułapki, bo ogranicza mnie limit. Gdybym ten mięsień troszkę optycznie powiększył, ale nie szłaby za tym ta gęstość, co za tym idzie też ciężar, to nie miałbym teraz do zrzucenia 20 kg. A może byłbym tak samo duży. Bo to wiesz, Olimpia, wiadomo, że marzenie każdego, myślę, kulturysty, który podchodzi do tematu bardzo poważnie. Acz stanąć na Olimpii w kiepskim składzie, a stanąć na Olimpii w takim grubym, wiesz, z Chrisem, z Ramonem, nie wiem, z Ursem i tam z tymi kotami, to jest to, nie? Gdzieś tam się koło nich zakręci, żeby mieć później pamiątkę. Pójdzie, nie pójdzie, oby poszło, ale może sobie spojrzeć na zdjęcie, na filmy, powiedzieć, zobacz, z legendami, którzy się zapisali na kartach
historii. Totalnie nie... światowy top, po tak. prostu. Być wśród nich to już jest coś wyjątkowego. No o to właśnie chodzi. A ty dzisiaj trenowałeś już coś, albo jeszcze będziesz trenował, czy dzisiaj jest po prostu dzień poświęcony na nie, nie, siłownię? Wiesz, ja wróciłem z tego setu zdjęciowego, więc ja non-stop teraz planem żyłem, tak jak mówiłem, jedzenie takie dosyć kiepskie, ranne pogłódki, cały czas plan. Nie jest to oczywiście praca w kamieniołomach, ale jak ktoś trochę pracuje przed kamerą czy telewizji, i to oczywiście nie obrażając naszego cudownego pana operatora, czy nie obrażając operatora ode mnie z Olimpu, czy z jakichkolwiek innych kanałów, to nie jest YouTube. Telewizja to jest troszeczkę, wiecie, inny format, nie? Jest kilku kamerzystów, jest kilku dźwiękowców, jest tych osób kilkanaście czy kilkadziesiąt na ścianie, na planie. Jest reżyserka, która dyktuje warunki, które się trzeba słuchać i tak dalej. To jest naprawdę taka praca umysłowo, no nie chcę powiedzieć, że wyczerpująca, ale naprawdę męcząca. Po całym dniu takim zdjęciowym człowiek jest po prostu wyeksploatowany. No i miałem takich dni środę, czwartek, piątek, sobotę. Wczoraj jeszcze z przesiadką z Katowic do Krakowa. Zrobiliśmy ten plan dosyć późno, zjadłem, przyjechałem do domu, to była wczoraj godzina 21, no tam prawie 30. Rozpakowałem się, puściliśmy tam pranie z jakimiś brudami, trzeba było się przekąpać, przygotować się pod rozmowę z tobą, przygotować sprzęty, włożyć karty i tak dalej, i tak dalej. Się zrobiła północ, nie? No. Więc dzisiaj to jest dzień, że tak powiem, tylko dla ciebie, na zrobienie tego treningu, no i zrobienie jazdy z Wujaszem. Ja już dzisiaj naprawdę potrzebuję totalnego chillu, iść do kinka, zjeść coś, te kurde, dobrego. No, nic kobieta absolutnie... radowana w końcu. Nic nie? więcej, tak. Ja, no i Agnieszki, trochę czasu dla Agnieszki, no. Tak jest. Hop! Elegancko, jeszcze dwa, powalczymy, dawaj. Tak jest, sam i ostatni. Jeszcze. Pięknie, jeszcze dwa. Nice. Hop! Pięknie. No powalczył. Jak na emeryta. Nie, no, to jest to, nie ma tu szukania wymówek i żadnych wytłumaczeń, bo to nie w moim stylu. Bywało się w lepszej formie, takiej powiedzmy mentalnej i fizycznej, bo tak jak mówię, trochę po tym secie zdjęciowym zmęczony, ale tu jest motywacja potężna, nie? No jest. Mocno! Czy my zrobiliśmy tu dwie? Trzy robocze? Trzy już zrobiliśmy, no. Możemy się brać za naramienne. Bierzemy się za naramienne, stąd. Moim teraz celem na najbliższy czas to jest kwalifikacja na Olimpię. Jak sama nazwa tej serii wskazuje. A co dla ciebie byłoby takim szczytem spełnienia, jeśli chodzi o kwestie tych twoich wszystkich projektów, którymi się zajmujesz? Jest jakaś osoba, z którą bardzo chciałbyś przeprowadzić wywiad? Jest jakaś walka z kimś, którą bardzo chciałbyś stoczyć? Co jest w kwestii twoich takich marzeń, celów? Po kolei, zaczynając może od telewizji TTV i od Konapowców, dowieść do końca projekt, który zacząłem właśnie teraz, czyli oczywiście Konapowców piąty sezon, po roku przerwy. Dowieść go do końca będzie bardzo trudny. Prawdopodobnie premiera będzie dopiero jesienią 2024, więc troszeczkę dłuższy ten sezon będzie niż dotychczasowe. Będzie bardzo trudny, nie mogę powiedzieć z jakiego powodu, ale to się na pewno wkrótce dowiecie. To jest pierwsza rzecz, priorytetowa bardzo. Zapraszać jak najwięcej najbardziej barwnych, ciekawych, kontrowersyjnych, uzdolnionych sportowo, etc. gości do jazdy z Wujaszkiem i przeprowadzać takie dobre, jakościowo rozmowy. Nawet jeżeli to będą ludzie, którzy nie do końca będą przypadać do gustu widzom, słuchaczom, to żeby oni za każdym razem mogli powiedzieć: słuchaj, mogę go trochę nie lubić, ale rozmowa była fajna, nie? Czyli żeby to było, wiesz, merytoryczne, fajne, ciekawe. Okay. Jeżeli chodzi o gościa, takie marzenie, nie wiem, czy mam. Po prostu chciałbym, żeby to byli po prostu ciekawi ludzie. Co dalej? MMA. Jutro po ponad dwutygodniowej przerwie związanej z tymi moimi plecami wracam na matę. Będziemy testować, jak te plecy wyglądają, czy mogę robić ciężkie zapasy, czy mogę robić kulanki, te pijackie szarpaniny. Chciałbym przygotować się do tego przeciwnika, o którym ci wspomniałem, że mam go mieć na maj, ale nie powiedziałem z imienia i z nazwiska. Stoczyć tę walkę, mam nadzieję, że ją wygrać, zmyć trochę plamy na honorze po Szelidze. I powiem wprost, krzyczeć bardzo głośno, rewanż strzeli, nie? To jest moje, to jest absolutnie moje sportowe marzenie. Jeżeli w maju wyjdę, zawalczę, wygram, jeżeli dostanę rewanż strzeligą, bez względu na to, czy wygram, czy przegram, ale powiedzmy, żebym wygrał, mogę złapać za mikrofon i powiedzieć: słuchajcie, moja króciutka przygoda z MMA Freakowa się skończyła na ten moment, nie? To jest moje sportowe aspiracje, a taki prawdziwy sportowiec. Tak, czujesz taką lekką zadrę na tym, co się wydarzyło tamtego wieczoru. Tak. No i dla ludzi, którzy nie oglądali tej walki, prowadziłeś ją, nie ma co ukrywać, tylko padł niefortunny strzał.
Nie tłumaczmy tego, po prostu zagapiłeś się, wiadomo. Nie, ja. Ciężki knockout, natomiast ta ambicja sportowa gdzieś tam ci gryzie. Jest. I to mi się podobało. Nigdy nie okłamywałem nikogo, nigdy nie mówiłem, że nic się nie stało, bo się stało. Ja nie jestem mściwy, ale jestem pamiętliwy i po prostu bardzo, bardzo pamiętam, aczkolwiek ta moja ambicja sportowa i ten taki mój pazur sportowy trochę chce się jednak zemścić, nie? Mam takie poczucie, że byłem lepiej przygotowany. Mam takie poczucie, że Shelly się chyba o to nie obrazi, że sportowcem, higieną życia, takim zaangażowaniem i etyką pracy jestem lepszym sportowcem od niego. Nie zabiera mu absolutnie tego zwycięstwa. Nigdy nikt nie usłyszy z moich ust, że to był lucky punch, bo ja popełniłem błąd, on mnie trafił, mi uśpił, koniec, kropka. Był tego wieczoru lepszy. Ale podejmę rękawicę i będę bardzo mocno krzyczał o to, żeby dał mi rewanż. A ja wtedy drugi raz postawię na ciebie pieniądze. Utopiłeś? To nic. Trzymałem kciuki mocno za ciebie wtedy. Znam jednego człowieka, jest mi bardzo, bardzo bliski, bo to jest prawie moja rodzina, prawie. Ktoś drogą dedukcji może pomyśleć, jakie jest to powinowactwo z Agnieszką, który utopił bardzo dużo pieniędzy, nie? Bardzo dużo pieniędzy. I nie ma cię zawsze oczywiście. No nie ma. Moje ulubione ćwiczenie na barki. Kurę, powiem ci, te naramienne, to się Damiano na tej klatce to dogrzały ładnie. No, zdecydowanie. Jest tutaj bardzo dobrze. Ja mam troszkę problem z tym ramienno-promieniowym, dlatego przy krucyfiksach zakładam sobie po prostu opaski na nadgarstku. Dokładnie, żeby nie trzymać, bo przenosisz się gdzieś tam. Nie ma problemu. Zaraz założymy. Zobaczę, jak przy pierwszej serii się będę czuł i wówczas zdecydujemy. No tam na trzech kamerach lecisz w tej WS-ku? Na dwóch. Na dwóch. Na dwóch, aczkolwiek... Prosiłem o nim, żeby dali mi jeszcze trzecią, ale chyba sam ją sobie zakupię i byłoby było jednak fajnie mieć czasem takie nietuzinkowe jakieś ustawienie kamery gdzieś po skosie, za ota z jakiejś takiej trochę góry skosu, żeby czasem były jakieś fajne momenty na twarz, takie zbliżenia, wiesz, gościa. O, dawaj, pompujemy do 15. Paweł Głuchowski obejrzy ten materiał, to nam rozłoży zaraz na czynniki pierwsze. Nie, będzie dumny z tego ćwiczenia. Powie tu wektory tak, tu tak. Tu z hipertroficznego punktu widzenia to bym troszeczkę zmienił. Ale tam pręgi na barach się przebijają przez tego rasza. No powiem ci, że tak, nie, źle, ta forma jest taka... Ja jestem z nich zadowolony, biorąc pod uwagę to, że nie jest ze mnie zawodowy fighter, a na pewno daleko mi do zawodowego kulturysty, tylko jestem takim trochę sportowym freakiem, to cieszę się z tej sylwetki, nie? Słuchaj, swoje przez te lata zbudowałeś, tak, tego ci już nikt nie zabierze, nie? Tak, to jest prawda. Jest czasami lepiej, czasami troszeczkę gorzej, ale żeby każdy prawie 40-latek, wiesz, tak wyglądał na plaży, to myślę, żeby nieskromnie było całkiem, nie? Tu jest, kurde, ten naramienny, to jest jak bochen chleba u niego, nie? Boże drogi. Co jest to? Nie tak, nie? O, pali, co? Jako trzecią to traktujemy, czy jeszcze jedna? Ja bym jeszcze jedną zrobił i dowalił jeszcze jakiś szalony dropset, żeby tak, wiesz, to dość mocno... To może opuścimy do... Machniemy sobie do samego dołu i trzaśniemy może jedną łapę, ale to jeszcze zróbmy jedną. Aha, jeszcze jedną, dobra. Tak. I jeszcze poprawimy małą zmianą, nie? A, i zaczyna się przygoda. Dawaj. Teraz jest mniejsze. Ua. Jeszcze. To już sobie tak tu złapię. O. Łez! Idź. Ekstra. Już Agnieszka mówi, już prawie cię tak nabiło jak Damiana. Tutaj juniorek do ciebie na treningi się pytał, czy jest jakiś specjalista od bodybuildingu. Ja mówię, koszulka jest split. A Damian mówi, dobra, nie. Sprawdzę. Ale fajnie, dobrą mi zrobiłeś niedzielę, muszę przyznać, naprawdę. Ja
I teraz, jeszcze dropik, tak? Tak, jeszcze dropik, dropik. Kurde, rozglądam się za tym moim napojem. Nie wiem, gdzie go jednego wypiłem, a drugiego gdzieś, tam jest. Dawaj, 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 pompuj, pompuj. Sobie tu jeszcze możemy. Kurde, ciach, ciach. Oj. Smród spalonego na ramiennego. Z pozdrowieniami. Też czuję ten swąd. Full room. Z pozdrowieniami dla Pawła Buchowskiego. No i teraz... Zrobione. Tak, teraz sobie wyobraź, że... O Jezu. Jutro będę musiał polecieć na zajęcie do trenera Szyszki, rozgrzeję się i będę musiał godzinę trzymać łapy w gardzie. No, i garda będzie spadać. Tak, albo trener powie, dobra, to jak ci plecy nie bolą, jak z kuflem wczoraj zrobiłeś pompowanie bisków, to idziemy w zapasy. I wiesz, i tam, po tych cyckach, po tych barkach, to jest katastrofa, nie? Naprawdę. Oczywiście ja jestem w pełni świadom tego, bo wy na kanale też macie sportowych freaków i macie ludzi, którzy znają się na sporcie, to nie tylko na kulturystyce. I ktoś oczywiście może napisać komentarz, że Jaszko, albo jedno, albo drugie, nie? Albo się bawisz w treningi kulturystyczne, hipertroficzne, albo robisz MMA. Ja też wszystkim podkreślam, że jeżeli rzeczywiście dostanę zielone światło i odpowiedni telefon i będę wiedział, że w maju rzeczywiście się bije na 100%, podpiszemy umowę, to oczywiście tego typu treningi idą automatycznie w odstawkę. Na tej maszy, którą mam zbudowaną, to 105 kg, ta kondycja taka matowa jest całkiem niezła. I wtedy robimy trochę inne rzeczy, nie? Ale póki nie mam tej pewności, to chcę po prostu, że tak powiem, trochę czerpać z tego życia i się bawić tym ruchem. Otóż i kulturystycznie, i wiesz, i MMA, nie? To troszkę sobie do mnie objedziemy. Ja powiem ci osobiście, ja jestem zwolennikiem i ja lubię w internecie z ludźmi sobie podyskutować, ale na poziomie. No właśnie. Jeżeli widzę, że ktoś po drugiej stronie jest osoba, która ma jakieś tam konstruktywne podejście do tematu, reprezentuje jakiś poziom. Ja to nawet przywiązuję wagę do takich rzeczy, co może są jakąś pierdołą, ale dla mnie jest ważne, jak ktoś nawet pisze przecinki i wiesz, jaką ma składnię zdania, nie na zasadzie, że ktoś mi pisze no kurwa pedał jebany ma kluczyki w uszach, nie? To wiesz, to dla mnie odruchowo to jest, blokuje takiego człowieka, nie? Bo ja nie potrzebuję kogoś takiego. Szkoda stresu, nerwów, czasu. A czasem, szczerze powiedzieć, to jest 20% osób komentujących w internecie niestety, nie? Nadal. Aczkolwiek u nas na kanale staram się od początku, tworząc jazdę z Wujaszkiem, staram się od początku informować się naszą społeczność. Tak, tak. Zwracasz na to uwagę często na agresję. Że ja rynsztoku nie toleruję, że jeżeli macie coś do powiedzenia, starajcie się to robić na poziomie, nie obrażajcie gości. Chcecie obrażać mnie, mi to wisi, nie? Naprawdę. Ja robię swoją robotę i na tym będę zawsze skupiony. I zawsze się ktoś znajdzie, to wiesz, dla kogo po prostu nie będziesz zupą pomidorową, nie? Tak bardzo lubianą. Jasne. Ale no starajmy się coś tam budować fajnego, wartościowego i rzeczywiście to się udaje, nie? Coraz lepiej. Aczkolwiek zawsze się znajdzie jakiś rodzynek, który ci powie, nie wiem, przyjdzie i powie kufel to kurwa, tylko się nażar sterydów, też bym tak wyglądał, nie? A Wujaszek to jednostrzałowiec. I cześć, nie? Cześć, cześć. No i okej. No i okej, nie? Okay. Ale to nie jest wtedy dla mnie ani poziom do dyskusji, ani człowiek, z którym chcemy cokolwiek wspólnego, nie? Otóż to. I najgorsze niestety jest to, że to są zazwyczaj komentarze z poziomu kanapy, nie? Nic więcej. A jeszcze wracając, powiedz, do tematu tych kanapowców, bo mówisz, że to jest piąty sezon już. Tak. Czy ty masz kontakt z tymi uczestnikami, którzy brali udział i rzeczywiście większość z nich poszła w te nowe nawyki i trzymają fasę? Większość tak. Okej, okay. Większość super, tak. Nie mogę powiedzieć, że się trzymają wszyscy tak restrykcyjnie jak w programie, bo rzeczywiście te restrykcje programowe, te ramy, w jakie oni są zamknięci, pod presją czasu, telewizji, oczekiwań, wymogów tych kilogramów, tego zdrowia, które chcemy im naprawić w bardzo krótkiej jednostce czasowej, no są bardzo rygorystyczne i takie, wiesz, szkubowane do granic możliwości. I wiadomo, że jak ten program się kończy, to oni chcą złapać dwa oddechy, tak?
i gdzieś tam trochę z tych takich restrykcji uciekają. Mhm. Ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że gruba większość chłopaków na pewno trzyma się lepiej niż przed programem. Dużo lepiej, okay. Nie? No i to bardzo dobrze i tak. To jest sukces, tak, no bo też tak. Jako trener wiesz, że popadanie w skrajności też tak. Nie jest dobre. Nie, absolutnie. Nie? I nie ma się co dziwić, że oni mają czasami słabszy moment, tak? Absolutnie tak. Ale tak jak mówisz, są jakieś takie rygorystyczne ramy czasowe, w którym trzeba odnotować konkretny progres, więc tam nie ma miejsca na jakieś odstępstwo. Natomiast jeśli to miałoby być życie, to należałoby to wprowadzać gdzieś tam krok po kroku, powoli, nie? To jest poza tym fajny temat poruszyłeś, bo to jest jedna z takich moich zasad życiowych, maksym życiowych, że skrajności zawsze są złe, nie? Dokładnie. Takie oczywiście radykalne skrajności, takie chore. Obojętnie, w którą stronę idziesz, czy idziesz w kierunku prozdrowotnym, czy idziesz w kierunku destrukcji. Jak tu jest skrajnie, tu jest skrajnie, ale tak rzeczywiście po bandzie, to jest źle, nie? Jasne. Ja uważam, że nie wiem. Na płaszczyźnie miłości, jak ktoś jest, kurde, zakochany do granic możliwości, jest zaborczy, zazdrosny, zamykałby partnera w klatce, jest źle, nie? Jak ktoś daje za dużo też swobody i pozwala na wszystko, jest źle. Nie wiem, tatuaże, ktoś jest dla mnie wytatuowany cały, jego sprawę, tego nie oceniam. Uważam, że to jest skrajność. Wiesz, czego byś nie ruszył? Na każdej płaszczyźnie. Tak, idziesz w sport, trenujesz, kurde, 14 razy w tygodniu, nie dajesz sobie czasu na sen, na regenerację, żyjesz tylko sportem, zanikujesz wszystko, też niedobrze. Obżerasz się, kurde, McDonaldem, też niedobrze. Gdzieś trzeba znaleźć zawsze ten balans. Ten balans jest bardzo ważny. To jest klucz. I powiem ci, że ja już będąc w sporcie te, no, 3/4 mojego życia, też kiedyś tego nie rozumiałem, nie? Robiło się tych jednostek, nie wiem, 3 razy w tygodniu zdarzało mi się robić ciężkie nogi, nie? Do pewnego momentu byłem zadowolony, bo te nogi rosły, wiesz, to udo było coraz większe, miałem jakieś tam efekty, aż w pewnym momencie przychodzi jakiś skrajny zajazd i się zaczyna zastanawiać, jak on taki nieopierzony, kurde, wiesz, podlotek, co jest, kurde, nie tak, nie? Że zawodowcy też trenują ciężko i żyją, nie? Wiesz, myślę, że każdy z nas to przechodzi. Tak, każdy to przechodził. Jesteśmy jakiś tam... Przychodzi taki moment, w którym zaczynasz to rozumieć, nie? I to jest ważne. Tym bardziej, że ja po kilku dobrych latach, od 2005 w zasadzie już tak popracowywałem trochę w Warszawie, a od 2009 roku, jak już pracowałem bardzo ciężko na kilka etapów w Warszawie, przygotowywałem się do zawodów, robiłem wiele różnych rzeczy, zaniedbując sen, zaniedbując regenerację, zaniedbując generalnie higienę życia, będąc skupionym bardzo mocno na kulturystyce, na jakimś tam rozwoju zawodowym, na zarabianiu pieniędzy. Dałem właśnie rozmowę ostatnio w podcaście u Wegnera, że przyszło jedno takie półrocze, gdzie wziąłem sobie jeszcze więcej na głowę i po takim półroczu się wysypałem, nie? I niestety nie obyło się bez, wiesz, bez psychologa, bez jakiegoś tam wsparcia, bez zwolnienia, bez wrzucenia trochę na luz, bez odpuszczenia kilku rzeczy, czy to nawet kilkunastu. Do jakiego poziomu musiałeś się doprowadzić, tak. Żeby to zrozumieć, nie? Tak. No u mnie doszło do tego, że pracowałem non-stop, trenowałem non-stop, szykowałem tylko posiłki, spałem po 3-4 godziny na dobę. To trwało naprawdę bardzo, bardzo długo, ale było takie jedno półrocze, gdzie naprawdę już było tego trochę za dużo. I wiesz, budzisz się jednego ranka i jesteś po prostu wrakiem człowieka, nie? Nie wiesz, kiedy to przychodzi. Było daleko jeszcze do jakiejś tam depresji, do jakiegoś psychiatry, do jakichś lekarzy, nic z tych rzeczy. Ale wypalenie i przemęczenie zawodowo-sportowe było ogromne, nie? I to mnie też dużo nauczyło, że trzeba po prostu ten balans zachowywać, nie? O Jezu. Ja też byłem taki, jak się coś brałem, to już, wiesz, 100% albo nic. Ja byłem w stanie mojej mamie powiedzieć kiedyś, bo jak grałem w piłę całe życie, że jakbym jeździł na wózku, to wolałbym się, wiesz... Odstrzelić. Dokładnie. Niż żyć bez piłki. Ale przychodzi z wiekiem, z czasem, to jest taka konkluzja, że nie wszystko kręci się wokół sportu. Zaczyna się człowiek zajmować troszeczkę innymi rzeczami i wiesz, nie iść w takie skrajności, o których wspomnieliśmy wcześniej, nie? I jak się okazuje, można robić naprawdę bardzo dużo rzeczy, tak jak robię teraz. Robię rozmowy dla marki Olimp Sport Nutrition, tak? Jazdy z Wujaszkiem. Jeżeli są jakieś dodatkowe zadania na kanale, też je oczywiście robię, bo jestem taką trochę osobą od zadań specjalnych, jeżeli chodzi o jakieś tam rozmowy, projekty. Robię kanapowców, na co dzień jestem trenerem osobistym. Jest trochę tych rzeczy. Robię też oczywiście jakieś inne rzeczy, o których ludzie nie muszą tam koniecznie wiedzieć. Jakieś projekty, nie projekty, jakieś tam sprawy, obowiązki zawodowe, współpracę i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. Spędzam dużo czasu na macie, spędzam dużo czasu na siłowni. A jednak widzisz, jednak z latami ta proporcja work-life balance się trochę zmieniła i umiem tym operować na tyle, że po prostu funkcjonuje, nie? Da się? Da się. I to funkcjonuje, wiesz, nie na zasadzie, że
Tu się uśmiecham do kamery, a w domu jestem smutny i zabity. Mhm. Bo oczywiście bywają dni, że jestem bardziej zmęczony mniej, ale jest dobrze. Jestem szczęśliwy. Jasne. I potrafię gdzieś to, kurde, się w tym odnaleźć. Też z natury jesteś takim człowiekiem, że dla ciebie męczarnią byłoby siedzenie i nie robienie nic. U mnie nie? Musi być, wiesz, u mnie cały czas gdzieś tam na wysokich akcja, obrotach. No. Akcja. To jest woda. To jest kwestia charakteru. Woda na mój młyn. Mhm. To mnie bardzo motywuje, to mnie napędza. Interakcja z ludźmi mnie napędza, rozmowy z ludźmi. Ludzie mi dają dużo energii. Często ludzie do mnie piszą: Wujaszku, skąd ty masz tyle prądu, energii, uśmiechu? Od was mówię, nie? Mhm. Między innymi. Wy bierzcie ode mnie, ja biorę od was, nie? Więc tam, wiesz, między słowami zrobisz jakiegoś resta krótkiego i walisz tam po 40 powtórzeń, ja to zrobię 15 i potem to jest pompowane. Gadam, robię, no. No, po kontuzji pleców to jest mój z tobą piąty trening dopiero, nie? Okay. Także przed wyjazdem na Kanapowcu zrobiłem tutaj 3 w Warszawie, takie dosyć solidne, w innym klubie, tam trochę też na innych sprzętach. Mhm. 4 zrobiłem teraz na wyjeździe, tylko miałem czas na jeden, plecki. W fajnym klubie, no i teraz tutaj z tobą. I tak na razie jest. Zobaczymy, jak to jutro będzie na macie. Z trenerem Szyszką w podróży powrotnej rozmawiałem. No na pewno jutro nie będzie lekko, nie? To co, mamy tak. Środkowy przetrenowany, tylny akton przetrenowany, unilateralne wyciskanko w staniu. Jedno. Możemy. Na domiteczkę, nie, tak, na pewno, nie? Jak najbardziej. I przodu to nawet nie będziemy ruszać. Dokładnie. Będziemy zmierzać ku końcowi. Nie wiem, jak to siłowo teraz będzie, więc takiego maluszkę na razie wezmę. Dobra. Bo to się zaraz może okazać mocno ciężkie i tak coś czuję będzie. U jest. O Jezu, ta 16 nigdy nie była taka ciężka. Dzisiaj dla mnie też, Damian, robimy nowość. Tak? Bo ja ekstremalnie rzadko łączę partie, no duże nazwijmy, nie? Jakby nie patrzeć, no jednak na ramienne tam dużą partią jest. Nie robię raczej barki klatka, nie robię klatka plecy, bardzo rzadko. Chyba że mam rzeczywiście jakieś ciasne tygodnie i chcę coś podgonić, żeby nie było, wiesz, nie przećwiczone w tygodniu. To tak, ale kiedy ostatnio zrobiłem klatkę z barkami, to dobrych parę miesięcy temu z Makiem i właśnie z Konradem, z moim przyjacielem. Zazwyczaj jednak osobno. Czyli my w sumie to dzisiaj takiego pusza zrobiliśmy, nie? Dokładnie. Tak, trochę co prawda było tych wyciągów, ale no tak to wygląda na tym puszu czasem. Oj, lewa ręka tu już jest do tramwaju. Dawaj jeszcze raz. Chłopiak dąpnie. Ile masz wzrostu, Damiano? 88. Nie, no to jest, wiesz, to jest idealny, kurde. Najpiękniejsze jest to wszystko, w tym wszystkim, w tej twojej sylwetce, wzroście, w tych gabarytach. Jest ta twoja fryzurka i jeszcze ten okular. To jest coś po prostu pięknego. Ja zawsze jak patrzę na te materiały i widzę ten twój okular, to mówię, no kurwa. Plus 10 do inteligencji. To jest taki... A tu się zaczyna... takie przełamanie. Cyk? No. Ale chcę się go pozbyć. Okulara? Zrobić sobie po prostu operację, korektę. Tylko ale wiesz, z punktu widzenia praktycznego. No, takiego... Trochę mnie to męczy czasami. Pół życia nękałem, wiesz, okularników w szkole, a teraz co? Chodzę i mi biją teraz małolatki. Karma wraca. Nie byłem taki. Ale kurczę, no, moja mama zawsze stokoli wzrok. Byłem przekonany, że ja też taki będę. A tu bęk. Myślę, że dźwiganie ciężarów mogło się niestety lekko przyczynić do tego, wiesz, do rozciśnienia gdzieś tam. Nie, no ta lewa ręka do śmietnika, nie? I teraz przychodzi trener Szyszunia, zakłada łapki i mówi: Łaszku, boksujemy. Nie, no za prawa poszło, jak jeszcze by tam 25 wlazło, a lewa... Ja mam to samo. No jest dysproporcja tu potężna, nie? No bez push-pressa to nie wypchnę, nie?
Dobrze, no było to odciny, to najważniejsze. Też machnę, ile dam radę. Ostatnimi czasy w jeździe z wujaszkiem cały czas słyszałem. Wuja chyba na bombę wrócił. Chyba coś wjechało. O, wujaszek jakiś duży. O, gość jaki mały. O, nawet karwat mały przy wujaszku. No dzisiaj tego nie usłyszę na pewno. Znaczy po nagraniu z Damianem. Dzisiaj w kurce będę. Założę jakieś palto, puchówkę. No, będzie wuja chyba zaczął redukować znowu. Mam to samo. Tutaj prawa to jest, wiesz, no, no, totalny luz. Lecił. No, u mnie też, prawda? A 10 sztuk, ile lekko. Trening klatki i barków zrobiony. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję. Duża przyjemność. A Wy zostawcie łapkę, komentarz. Dajcie znaka, że obejrzeliście ten materiał. No i zapraszamy Was do drugiej części na konkurencyjnym kanale. Tak. Tak. A tymczasem my zbieramy się w szybki prysznic, posiłek i wbijamy do furki pogadać. Dziękujemy za dotrwanie do końca. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Piona. Cześć.